Ja mam tutaj apel do prezydenta Andrzeja Dudy. Apel, żeby pan prezydent wpłynął na tę dzisiejszą władzę, żeby ona nie zasłaniała się mundurem, żeby nie wykorzystywała służb mundurowych do kampanii wyborczej. Można sobie kupić żołnierzyki i się nimi bawić na planszy. Natomiast musi być szacunek dla naszych sił zbrojnych. W momencie, kiedy ta władza nie jest w stanie znaleźć rakiety przez ileś miesięcy, zrzuca odpowiedzialność na wojsko, na naszych oficerów i generałów. W momencie, kiedy nie jest w stanie stwierdzić, jaki śmigłowiec lata nad naszą granicą, próbuje zrzucić odpowiedzialność na kogo? Na naszych żołnierzy i oficerów. I co słyszymy? No właśnie, słyszymy Berlin, słyszymy Unia Europejska, NATO. Niby stamtąd jest zagrożenie. No kto przy zdrowych zmysłach może dzisiaj w ten sposób mówić? I na tym polega problem.